Cześć. Dzisiaj będę Wam opowiadać o podróżach. To się wydaje taki z lekka oklepany temat, bo przecież żyjemy w takich czasach, że cały świat stoi przed nami otworem i każdy prawie już podróżuje. Natomiast moje jakieś tam doświadczenie z tym, z tą materią jest myślę, że całkiem ciekawe. No i też przyniosło mi wiele przemyśleń, tak więc zapraszam Was do siódmego już odcinka mojego podcastu pod tytułem Przemyślenia Matki Zofii. Słuchajcie, ja odwiedziłam w moim życiu wiele różnych krajów. Jak na 21-letniego człowieka, to myślę, że naprawdę mogę się pochwalić, że było tego trochę, że kawał świata zwiedziłam. Podobno moją pierwszą podróż odbyłam, jak byłam fasolką, i poleciałam wtedy podobno do Nowego Jorku. Niestety niewiele z tego pamiętam, tak w zasadzie to nic. Są takie podróże, które pamiętam ledwo co to jest na przykład nie wiem, Egipt to był pierwszy wyjazd do Włoch nasz to są takie rzeczy, z których mam jakieś strzępki. Podróże, które zapamiętałam najlepiej po pierwsze to będzie Sri Lanka. To jest miejsce na Ziemi, do którego ja na pewno chcę wrócić na 100%. Niesamowicie mi się podobało to miejsce. Jak tam byliśmy, to miałam 16 lat. Myśmy tam byli całą naszą rodziną, więc było nas bardzo dużo. Wynajęliśmy busa razem z kierowcą. No i pewnego dnia ten kierowca właśnie nas zawoził w jakieś tam miejsce. Ja nie za bardzo wiedziałam, gdzie jedziemy. Po drodze żeśmy kupowali jeszcze, wiecie, takie owoce różne, egzotyczne i mm, to było coś pięknego. No w każdym razie dojechaliśmy na miejsce. Moja mama z małym dzieciakiem na ręku no nie chciała nawet wychodzić, bo strasznie lało. No ale myśmy zaczęli się wspinać. W trakcie wspinaczki na taką górę zwiedzaliśmy takie. No nie chcę powiedzieć, że to były świątynie, bo to było coś bardziej w rodzaju rozbudowanej kapliczki. Natomiast no, były to właśnie powiedzmy takie świątynie buddyjskie, i myślę, że ten buddyzm bardzo, bardzo do mnie wtedy przemówił, bardzo mnie zafascynował przede wszystkim. Zwiedziliśmy trochę tych właśnie e, przydrożnych takich świątyń. I na samym szczycie tej góry weszliśmy przez jakiś taki portal, z tego co pamiętam, i tam był jeden z takich lankijczyków, który. Chyba założył nam coś na szyję i zaczął odprawiać jakieś dzikie rytuały. Nikt nie wiedział o co chodzi, przecież oni ciężko się było z nimi jakkolwiek porozumieć. No, w każdym razie potem poszliśmy z przewodnikiem jeszcze na sam klif, jakby na sam, na sam skraj tej góry. I pamiętam przerażenie w oczach i mojego taty, i mojej cioci, i wszystkich generalnie dorosłych, którzy tam stali, bo ten przewodnik, słuchajcie, był w samych klapkach i podchodził do skraju, do tego takiego no, klifu w zasadzie, tak? Tam był, słuchajcie, gigantyczny spadek. Pionowa ściana w dół na x metrów, cholernie niebezpiecznie, prosto do, do dżungli. No, i ten przewodnik, kam, 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 my friend, kam, my friend. No i bierze po kolei dzieci, wszystkie, tak, no bo myśmy byli dziećmi, za rękę, a ci rodzice po prostu zawał, bo co będzie, jeśli facet się poślizgnie, i, i zlecimy w dół, tak. Także to też było takie ciekawe przeżycie. Myślę, że zrobiło na mnie wrażenie nie tylko ze względu na krajobrazy, które były naprawdę niesamowite, na zabawę, jaka tam była, bo byłam tam z moimi braćmi. Były, wiecie, żółwie, byliśmy w sierocińcu dla słoni, co było super, bo słonie to są takie ukochane zwierzęta moje. Prawie tak samo je kocham, jak wieloryby. No, w każdym razie, właśnie, wiecie, jeździliśmy nawet na słoniach i... To było niesamowite przeżycie, ale głównie dlatego, że właśnie cały czas coś żeśmy tam robili. Było bardzo ciekawie i wiecie, no to jest jednak taki kraj dziki, zupełnie odbiegający od europejskich standardów. Inaczej się tam mieszka, inaczej się tam żyje, jest zupełnie inna kultura. Naprawdę fajnie było zarówno liznąć tej religii buddyjskiej, jak liznąć trochę kuchni. Moja mama od czasów Sri Lanki na przykład nie jest w stanie w ogóle dotknąć się do kary żadnego, bo codziennie było kary, i ona naprawdę nie jest w stanie patrzeć na kary w tym momencie. Trochę właśnie liznąć, wiecie, i kuchni, i zwyczajów, i zobaczyć jak oni żyją, z przewodnikiem coś pozwiedzać, a trochę się dowiedzieć od taty, który czytał po prostu przewodnik papierowy i ze zwierzętami poprzebywać, to jest zdecydowanie jedna z tych podróży, które pamiętam i wspominam najlepiej. Kolejną taką podróżą będzie na pewno będą Stany Zjednoczone. Jak rodzice zdecydowali, że jedziemy do Stanów, to jeszcze było te kilka lat wstecz, kiedy trzeba było mieć wizę. No to pamiętam, jak wyrabialiśmy wizy, i to wiecie, akurat wyjazd do Stanów to już było takie grubsze przygotowanie, bo chcieliśmy też zobaczyć jak najwięcej to był wyjazd na trzy tygodnie, czego żeśmy nigdy wcześniej nie robili. Nie wyjeżdżaliśmy na tak długo. Ja się uparłam, że koniecznie muszę jechać do Nowego Jorku. Moi rodzice się w końcu zgodzili, chociaż było nam to zupełnie nie po drodze, ale zaczęliśmy od Nowego Jorku, w którym nie chcę powiedzieć, że się zakochałam, bo to nie jest miasto, w którym ja mogłabym mieszkać. Natomiast ma w sobie jakiś taki czar, ma w sobie jakiś urok, albo się je kocha, albo się go nienawidzi. Ja akurat pokochałam Nowy Jork jako miejsce do zobaczenia, do odwiedzenia na świecie, nie jako miejsce do mieszkania, broń Boże. No, ale tak czy inaczej, właśnie w Nowym Jorku tak ja miałam szczęście, że tata mnie zabrał na Broadway, co było moim gigantycznym marzeniem, poszliśmy zobaczyć Chicago i wiecie, też zupełnie inna kultura. Oni chodzą po teatrze i roznoszą popcorn, a ja tam przyszłam, wiecie, ładnie ubrana w sukienkę, uczesana i w ogóle, i wszyscy ludzie to tam w dresie siedzą w tym teatrze. To jest takie na porządku dziennym, więc no zupełnie zupełnie inna kultura, zupełnie inni ludzie. Potem. Objechaliśmy jeszcze kawał Stanów. Zobaczyliśmy bardzo dużo różnych rzeczy. Z tych rzeczy, które zrobiły na mnie największe wrażenie, to był na pewno Park Yosemite, do którego też bardzo chciałabym wrócić. Wielki Kanion oczywiście, aczkolwiek Wiecie, on jest piękny i jest niepowtarzalny i jest czymś, co powinno się zobaczyć, że tak powiem w życiu, ale no, dużo bardziej mi się to Yosemite podobało, które jest zielone, górzyste, yy, potok płynie, ludzie sobie na pontonach spływają, także tam mi się dużo bardziej podobało. No, Dolina Śmierci to był, to był koszmar, tam na pewno nie chcę wracać i nie chciałabym też raczej wracać do Las Vegas, chociaż, no nie wiem, może jak trochę podrosnę i zarobię pieniędzy, to będę chciała sobie pojechać jeszcze raz do Vegas, ale tam jest przede wszystkim bardzo, bardzo głośno i chyba dla mnie za głośno. I jeszcze jedna taka podróż, która na pewno zostanie ze mną na długo, to była Grecja. To był taki kierunek, który obraliśmy ze względu na to, że ja z mamą powiedziałyśmy, że już mamy trochę dosyć latania w takie długie trasy samolotem i że chciałybyśmy tym razem gdzieś bliżej. I ja rzuciłam Grecję, no to tata długo nie chciał się zgodzić, bo jednak tata nie ma aż takiego problemu z lataniem samolotem. Ja nienawidzę latać samolotem, naprawdę nawet te krótkie dystanse okropnie mnie męczą. Wolałabym popłynąć parę dni statkiem, czy nawet dwa tygodnie, kurczę, płynąć statkiem chyba, niż przelecieć się tym samolotem. No nie lubię, nie lubię latać, aczkolwiek wiem, że jest to no, najszybszy i najrozsądniejszy środek lokomocji w dzisiejszych czasach, jeśli się chce zobaczyć trochę więcej świata. No tak czy inaczej, byliśmy w Grecji, żeby trochę odpocząć od tych dalekich dystansów. I to też było super, bo liznęliśmy trochę Aten, byliśmy na Mekonosie, zobaczyliśmy właśnie tę taką typową grecką architekturę. Ja też już jestem dorosła, więc zupełnie inaczej... Wiecie, postrzegam, choćby chodzenie po ulicach, fakt, że mogę podejść do kogoś i zagadać do niego tak po prostu, potrafię porozumiewać się z drugim człowiekiem niezależnie od jego narodowości. Tak a propos właśnie porozumiewania się w innych językach, to wiecie, jak byłam młodsza, byliśmy w Egipcie, jak ja miałam jakieś 6 lat pewnie, Pamiętam, że była tam taka dziewczynka właśnie, która strasznie chyba chciała się ze mną bawić, ale nie mówiła po polsku, tylko w jakimś innym języku i cały czas mnie zaczepiała, no a ja się trochę wstydziłam, nie chciałam się z nią bawić, no i podchodzę do mamy, mówię, mamo, jak się po angielsku mówi, odczep się ode mnie, no i mama mi mówi, co mam jej powiedzieć? I ja ganiam za tą dziewczynką i krzyczę do niej po angielsku, że nie chcę się z nią bawić, żeby mi dała spokój, a ona nie rozumie po angielsku również. Jak ja byłam młodsza, no to wydawało mi się, że każdy język obcy to jest angielski, co ciekawe. Dzisiaj na szczęście władam językiem angielskim już płynnie i to też bardzo wpływa na mój komfort podróży i na to, ile z tej podróży wyciągam, bo... Jak możesz sobie podejść do kogoś i po prostu do niego zagadać na ulicy, jak możesz pogadać z babką, która ci robi kawę w kawiarni? No to jest zdecydowanie łatwiej i jest zdecydowanie fajniej, bo wiecie, bariera językowa przestaje powoli istnieć. Pojechaliśmy właśnie na przykład teraz do tej Holandii i tam każdy mówi po angielsku. Więc Agata na przykład w ogóle nie mówi po holendersku, mówi tylko po angielsku i nie miała problemu ze znalezieniem stałej pracy. I większość w ogóle jej współpracowników też po prostu mówi tylko po angielsku, bo jest z innych różnych krajów i nikomu to nie przeszkadza. Więc to jest moim zdaniem niesamowite, angielski fajnie znać i fajnie, że, że ta bariera po prostu powolutku pęka. Poza tymi fajnymi wyjazdami były też te mniej fajne i to była głównie Dominikana i Madagaskar. To były dwa wyjazdy, które mi się nie za bardzo podobały z bardzo prostego względu było mi nudno. Mój tata na Dominikanie akurat ciągle chodził nurkować, bo mój tata jest nurkiem. Ja nurkować nie lubię, więc ciągle siedziałam z mamą i z Kubą. Kuba był wtedy jeszcze malutki. Mama i Kuba generalnie mają to do siebie, że lubią siedzieć w miejscu. Kuba najchętniej w basenie, mama na słońcu. Ja z kolei jestem totalną córeczką tatusia i najchętniej w ogóle nie siedziałabym w miejscu, tylko cały czas widziała nowe rzeczy. My jesteśmy na tyle narwani, że moglibyśmy. Wpaść na pomysł, żeby całe Stany objechać w dwa tygodnie, nie żartuję. No tak, żeśmy się podzielili. Natomiast rzeczywiście, zarówno na Dominikanie, jak i na Madagaskarze było mi strasznie, strasznie nudno. To po pierwsze, a po drugie, wiecie, w tych krajach jest naprawdę okropna bieda, i no mnie jako osobę naprawdę wrażliwą po prostu to boli, że ja siedzę w pięciogwiazdkowym hotelu i mam wszystko podawane na tacy, a oni nie mają bieżącej wody. Jeszcze na tym Madagaskarze aż tak tego nie czułam, natomiast na tej Dominikanie rzeczywiście trochę się czułam, jakbym oglądała zwierzęta w zoo. Wiecie, tam są organizowane takie wycieczki właśnie, jeździ się takimi śmiesznymi samochodzikami terenowymi i podbiegają do was dzieci, wystawiają rączki, dają wam kartki z jakimiś rysunkami i tak I to jest naprawdę bardzo trudne, przynajmniej dla mnie to było bardzo trudne, żeby... Jakoś tam zachować ducha wakacji wtedy, bo uderzyła mnie ta bieda i po prostu mnie to zabolało, że nie jestem w stanie im w żaden sposób pomóc. Także no to były Madagaskar i Dominikana, to rzeczywiście były takie kierunki, że no nie kupiły mojego serca i tyle. No ja muszę coś robić po prostu na wakacjach. No nie ma, nie ma to tamto, leżenie plackiem jest kompletnie nie dla mnie i no tutaj jest problem w rodzinie. Ale cóż. Poza tymi wyjazdami zagranicznymi są też wyjazdy krajowe. Żebyście sobie nie myśleli, że ja jestem taka fąfa, fąfa, fafarafa i po prostu jeżdżę sobie w najdroższe, jakieś tam kurcze miejsca świata, a nie znam swojego kraju. Znam swój kraj i jak byłam młodsza, to jeździliśmy z rodzicami bardzo dużo na hel. I pamiętam, że co roku jeździliśmy na Małe Morze albo na Chałupy, naprawdę bardzo lubiłam te wyjazdy. W którymś momencie zaczęliśmy też jeździć trochę bardziej po Polsce, i pamiętam, że też robiliśmy fantastyczną objazdówkę parę lat temu. I wylądowaliśmy przypadkiem w Krynicy Zdroju. Znaczy przypadkiem. Właśnie nie przypadkiem, co było najśmieszniejsze. Wylądowaliśmy w Krynicy Zdroju, która okazała się kompletną wtopą. Bo tam niby miało być fajnie, a to okazała się po prostu zapyziała dziura. Bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy z Krynicy Zdroju. Jeśli jacykolwiek są, macie piękne miasto, ale jednak... No... Nie było tam życia, jak myśmy tam byli. Ale powiem wam tak, to jest śmieszne, jak są takie wtopy, bo... No, na każdym wyjeździe musi być jakaś wtopa, żeby było fajnie i tyle. I akurat wtedy tą wtopą była Krynica Zdrój. Ale tak jak mówię, piękna nasza Polska cała i tak jak z rodzicami się najeździłam, ja Polskę też bardzo poznałam przez jeżdżenie ze znajomymi. No, kiedy zaczęliśmy dorastać, no to zaczęliśmy wyjeżdżać sobie sami. Pierwszy taki wyjazd był chyba na Mazury właśnie i... Wtedy jeszcze niby jechaliśmy z babcią, ale babcia była na drugim końcu kempingu, mój brat już miał prawo jazdy, więc no trochę inaczej to wyglądało i trochę się czuliśmy jakbyśmy jednak byli sami. I to było takie, no wiecie, to było takie cool, bo jednak nikt tam nas jakoś specjalnie nie kontrolował, tylko właśnie mogliśmy sobie sami, więc to były Mazury. No a z Marcinem, no to żeśmy sobie już pojechali w Bieszczady, właśnie. Jeździmy dużo na Mazury, jeździmy nad morze. Moja przyjaciółka Osa ma domek w Tatrach, do którego też jeździmy sobie w wakacje na narty w tym roku, ponieważ nie można było wyjechać za granicę, czego bardzo żałuję, bo jestem zapalonym narciarzem i naprawdę chciałam pojechać na narty tak jak co roku w Alpy, ale się nie udało. Na narty w tym roku pojechałam z przyjaciółmi do Suchego właśnie w Tatry Polskie. Nie będę narzekać, bo nie było aż tak źle jak się spodziewałam. No ale alpejskie warunki to to nie były. No i tutaj przechodzę już z wyjazdów z rodzicami do wyjazdów ze znajomymi. Dlatego, że ta proporcja w ciągu ostatnich lat oczywiście bardzo się zmieniła. Ja w poprzednie wakacje w ogóle nie byłam nigdzie z rodzicami, czego trochę żałuję, nie powiem, że nie, ale z drugiej strony no, miałam świetne wakacje i najfajniejsze jest właśnie to, że co roku mi się wydaje, że to jest niemożliwe, żeby przyszłe wakacje były jeszcze lepsze, a są jeszcze lepsze, no ale wakacje studenckie, no to. Myślę, że nic nie może się z nimi równać. Wyjazdy z przyjaciółmi to jest fajna sprawa, bo po pierwsze jest imprezka i jest super. Po drugie, jesteśmy samodzielni, jesteśmy sami dla siebie. Sami musimy też niestety zapłacić. No ale jak się to podzieli na wszystkich, to nie jest tak źle. Fajne jest teraz też to, że mamy samochody, więc ten komfort podróży jest zupełnie inny. Ja wiem, że to niektórym się może powiedziało: w dupach się poprzewracało, PKS-em powinni jeździć, ale co by nie gadać, no mamy ten komfort, że mamy samochody i możemy sobie nimi pojechać, więc będziemy korzystać. Mój pierwszy wyjazd zagraniczny bez rodziców był z moją przyjaciółką z gimnazjum. To było po maturze, pojechałyśmy do Pragi Czeskiej. To też był bardzo fajny wyjazd, wiecie, z nią najfajniejsze było zawsze to, że właśnie bardzo dużo się chodziło na piechotę. Wiecie, jak chodziłam z rodzicami gdzieś tam po różnych miejscach na piechotę, no to zwykle tata wiedział, gdzie idzie, tata prowadził, tata miał mapę i w ogóle. Jak się jedzie ze znajomymi, no to jednak trzeba to ogarnąć samemu. Co najśmieszniejsze, takiego podróżowania właśnie na własną rękę, to ja się nauczyłam w, w Warszawie, tutaj gdzie mieszkam. Dlatego, że jak byłam w grupie tej rekonstrukcyjno-historycznej, no to czasami musiałam pojechać gdzieś na drugi koniec Warszawy. Moi rodzice niekoniecznie chcieli mnie puszczać aż tak daleko, więc, no, przyznaję otwarcie, oszukiwałam ich, że jadę gdzieś bliżej. A tak naprawdę jechałam gdzieś na drugi koniec Warszawy i, no, musiałam się nauczyć po prostu podróżować samemu i ogarniać, jak dojechać, gdzie dojechać i jeszcze, żeby się wyrobić. Więc to było coś, co bardzo, bardzo mnie nauczyło. Takiego zwykłego podróżowania. Może i po własnym mieście, no ale wiecie, wyniosłam z tego doświadczenie na inne podróże. Z Marcinem z kolei byłam w Wilnie i to też był bardzo fajny wypad, bo to było zaraz po świętach. Pojechaliśmy na jarmark świąteczny, to jedna z rzeczy, które ja absolutnie uwielbiam, jarmarki świąteczne. I pojechałam z Marcinem do Wilna, ponieważ... Parę tygodni wcześniej byłam z rodzicami w Wiedniu, więc to był taki rok jarmarków świątecznych. Fajnie było, bo to była taka moja pierwsza długa trasa samochodem, tym bardziej, że Marcin był chory. Jechaliśmy jego samochodem i on nie za bardzo miał siłę prowadzić, więc jednak przez większość trasy ja prowadziłam samochód. I wiecie, jak tam jechaliśmy? To jeszcze sypał śnieg, i było ciemno, i w ogóle jakiś wjazd na litewską autostradę. No, naprawdę było fantastycznie. To był też bardzo, bardzo fajny wyjazd. To na co Marcin właśnie ostatnio zwrócił uwagę, chyba jak siedzieli. A, wiem kiedy. Ostatnio Marcin mówi: Chodź, idziemy na rower. No i ja mówię, dobra, to pojedziemy tam nad wodę. No, na początku tak nie chciał, za bardzo ja mówię, choć zobaczysz, jak tam jest fajnie w końcu, bo mam blisko domu generalnie zbiornik wodny, który nazywa się Jezioro Zgorzała, no i od kilku lat próbuję tam kogoś zaciągnąć, żeby zobaczył, jak tam jest fajnie, ale nikt nie chce tam ze mną pójść. No i w końcu mówię, dobra, teraz wsiadasz na rower i jedziesz tam ze mną. No, i przy okazji zaczęliśmy szukać jakiegoś skrótu, bo jak się tam jedzie naokoło, no to trochę to trwa i rzeczywiście na piechotę to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ale znaleźliśmy skrót, i to było takie fajne. I usiedliśmy sobie tam na pomoście i Marcin mówi: Zobacz, ile my przeżywamy razem przygód. I jakie to jest niesamowite. I to jest właśnie kwintesencja podróżowania dla mnie. To jest przeżywanie przygód. Nie to, czy zobaczymy. Nie wiadomo ile pomników, zabytków. Nie, podróżowanie to są przygody. Pewnie też dlatego ja nie przepadam zależeniem plaskiem, bo no nie jest to ciekawe, a przygody są ciekawe. W podróżowaniu chodzi też o odkrywanie świata po prostu, odkrywanie nowych kultur, odkrywanie nowych miejsc i patrzcie, że nawet jasne, że możemy rozmawiać o odkrywaniu świata jako o smakowaniu kuchni lankijskiej, ale... Dla mnie odkrywaniem świata jest też odkrywanie tej swojej małej ojczyzny, tego swojego podwórka tak naprawdę. Słuchajcie, ja mieszkam w tym domu 10 lat. Nigdy nic mnie nie tchnęło, żeby sobie rzeczywiście objechać okolice dookoła i zobaczyć jak blisko mam, w chociażby tak fantastyczne miejsce jak to jeziorko. Od tylu lat nie wiedziałam, że mam taką fajną odskocznię 7 minut od domu. Więc podróżowanie to nie jest tylko 16 godzin samolotem w jedną stronę i 32 w drugą. To nie jest właśnie tylko przeżywanie przygód i poznawanie nowych ludzi, tylko to są nawet takie malutkie podróże, takie. Podróże, których nawet byście nie nazwali podróżami, czyli odkrywanie swojego miasta, odkrywanie swojego podwórka, swojej dzielnicy i tak dalej, i Do czego was bardzo serdecznie zachęcam, bo tak jak mówię, można znaleźć fajne perełki. Bardzo fajnie swoją drogą to zjawisko opisuje Patryk Świątek w książce pod tytułem Weź Wyjdź. Sztuka aktywnego odpoczywania przez cały rok. Yy, natrafiłam kiedyś na tę książkę i... Od razu do mnie to przemówiło, mówię, muszę ją przeczytać, więc kupiłam, przeczytałam. No i teraz wam przytoczę fragment, o którym właśnie mówię. Kiedy zaczynałem ten cykl podróży, miałem silne przekonanie, że Polskę znam już jak własną kieszeń i nic mnie w niej nie zaskoczy. Odwiedziłem wcześniej niemal każdy jej region, a w wielu bywałem wielokrotnie. Byłem przeświadczony, że nie ma tu już miejsc, które mogłyby mnie zadziwić. Jak cudownie się myliłem. Każde miejsce opisane w tej książce mnie zafascynowało. Każde było dla mnie odkryciem. Jak mogłem nie wiedzieć o tak ważnych elementach naszej historii, jak przekształcenie się malutkiej wioski w ciągu kilkudziesięciu lat w przemysłową łódź albo początki światowego przemysłu naftowego w biednej Galicji? Jak mogłem nie znać tak niesamowitych miejsc jak Pojezierze Wielkopolskie z tysiącem jezior czy zaginiona i zapomniana dawna stolica polskiego narciarstwa Dolina Pyszna – to jest tylko fragment, ale bardzo Wam polecam tę książkę, dlatego że ona właśnie fantastycznie opisuje fenomen tego podróżowania po, po pierwsze, własnym kraju. Akurat w czasach pandemii to jest najsensowniejszy rodzaj podróżowania i najłatwiejszy tak naprawdę, bo po naszym kraju możemy się poruszać w miarę bez ograniczeń. Do czego oczywiście Was nie zachęcam w chwili obecnej, ale powiedzmy, że jest to. Łatwiejsze niż podróżowanie za granicę, ale tak czy inaczej, właśnie, wiecie, to nie jest przewodnik. W tej książce można przeczytać oczywiście konkretne rzeczy o konkretnych miejscach, tak jak właśnie, nie wiem, jeziorze Wielkopolskie, Dolina Pyszna i tak dalej, i tak dalej. Tak, on opisuje te miejsca, ale opisuje je w zupełnie inny sposób, bo on naświetla ich historię i robi jakieś tam właśnie rysunki, notatki. Tu nie chodzi o oglądanie zamku na Wawelu, tak po prostu, tylko o to, co kryją jego mury, jakie tajemnice kryje w sobie Wisła, która przepływa obok, itd. dalej. Więc e, odsyłam was do tej książki koniecznie, bo naprawdę super opisuje nasz kraj, pozwala w zupełnie inny sposób spojrzeć na podróżowanie i zachęca też przede wszystkim właśnie do tego odkrywania nowych miejsc, nie tylko na świecie czy w kraju, ale właśnie w pobliżu. Bardzo, bardzo ciepło namawia do tego, żeby wsiąść na rower czy wyjść z psem, pójść na spacer po swojej własnej okolicy i po prostu się rozejrzeć, zobaczyć jak żyje przyroda, czy jest coś ciekawego. Ja ostatnio odkryłam, że mam dwa opuszczone domy w okolicy. No gdybym to wiedziała parę lat wcześniej, no to kurczę, no dajcie spokój, takie Halloween bym wszystkim zafundowała, że... Ale nadal się boję tam wejść, więc może to nawet lepiej, że dopiero teraz je znalazłam, a nie wcześniej. Może bym już do was nie mówiła tutaj, jakbym zeszła na zawał. W każdym razie zachęcam was serdecznie do tego, żeby przeczytać przede wszystkim książkę Patryka Świątka, a po drugie, żeby przejść się po swojej własnej okolicy. Inną rzeczą, jaką chciałabym dzisiaj wam też przeczytać, która w trochę bardziej... Filozoficzny sposób, powiedzmy, podchodzi do podróżowania. To będzie znowu fragment z Olgi Tokarczuk, z czułego narratora. Ona ma tutaj cały esej o podróżowaniu i mówi naprawdę niesamowite rzeczy. No ale zresztą sami posłuchajcie. W istocie rzeczy, podróżnik z Zachodu traktuje świat jako nie do końca realny. Przemyka przez odwiedzane kraje i kultury niczym wiecznie spieszący się cień, niczego nie dotykając, w nic się nie angażując, zamknięty w bańce swego poczucia wyższości. W tym fragmencie chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście wielu z nas ma takie przeświadczenie o podróżowaniu, że należy wziąć przewodnik i zobaczyć te rzeczy, które są opisane w przewodniku, czyli właśnie, nie wiem, zamek na Wawelu, barbakan i smoka wawelskiego w Krakowie, tak. A to nie do końca o to chodzi w podróżowaniu. W sensie nikt wam nie zabroni, jeżeli macie ochotę w ten sposób podróżować, śmiało, ale to jest właśnie takie podróżowanie nieangażujące podróżnika w podróż. Jak chcecie tak naprawdę zaangażować się w to przeżycie, to podejdźcie do baby z preclami i spróbujcie do niej zagadać. Po prostu. Spróbujcie, nie wiem, zamieszkać w Airbnb. W ogóle Airbnb bardzo często. Ma właścicieli, którzy chętnie wam opowiedzą o mieście, którzy chętnie wam pokażą może nowe miejsca. Warto jest w ogóle łapać takie znajomości, czy pytać kogokolwiek na ulicy: Hej, jesteś stąd, a możesz mi powiedzieć, co tutaj dobrego mogę zjeść? Łapanie kontaktów. Nie każdy to lubi, natomiast no, to, to jest fajna sprawa. Dalej to Karczuk pisze tak. Podróż to także podbój. Kiedy ruszamy w drogę, postępuje wraz z nami nasz ocean znaczeń, pojęć, stereotypów, nawyków myślowych. Jego fale skutecznie zalewają to, co znajdujemy na zewnątrz siebie. Na inny świat rozlewa się to, co już wiemy, co potrafimy pojąć. Ten podbój umożliwiają przewodniki, które zawsze wiedzą lepiej, jakie miejsca należy odwiedzić i co zobaczyć. Arbitralnie wyznaczają granice naszej percepcji, bo to, czego nie ma w przewodnikach, nie istnieje. Poruszamy się po trasach, szukając gorączkowo tego, co ujrzeć musimy, i w konsekwencji nie widzimy niczego innego. Tutaj widać powiązanie właśnie z Patrykiem Świątkiem, bo słuchajcie, nie ma nic złego w czytaniu przewodników. Dobry przewodnik ma w sobie mnóstwo fajnych informacji, ale planując podróż, nie należy kierować się tylko przewodnikiem. Fajnie jest właśnie. Zapytać kogoś lokalnego o fajne miejsca. Fajnie jest wyjść sobie na spacer. Opowiem Wam teraz taką śmieszną historię, która się wydarzyła na Madagaskarze. Jest to historia, którą opowiadał mi mój tata. Tak jak Wam mówiłam, mój tata jest nurkiem i rzeczywiście nurkował tam na Madagaskarze. No i któregoś dnia musiał pojechać na drugą część gdzieś tamtego miasteczka, w którym byliśmy, żeby zapłacić za te swoje nurkowania. No, i nie chciało mu się tam iść za bardzo na piechotę, więc stwierdził, że zatrzyma powóz z zebu, czyli z tymi takimi ich wołami, które ciągną wozy, no i że może mu pozwolą się dosiąść. No i ci lokalsi byli na tyle mili, że właśnie pozwolili mu tam wsiąść. Zresztą słuchajcie w ogóle, w takich krajach bardzo często ci lokalsi bardzo łakną naszej atencji. Dzieciaki, które grają tam w piłkę, zawsze zatrzymają grę i będą do was machać, ale y, tata wsiada. Na ten powóz z zebu i patrzy, a oni poganiają te krowy nie za pomocą jakiegoś tam palcata czy czegoś takiego, tylko podnosząc im ogon i tak, jak trochę w taką dźwignię w studni, potem do dołu ten ogon wciskając tym krowom w tyłek, mówiąc kolokwialnie. No i słuchajcie, jedna z tych krów. W trakcie kiedy facet ten ogon jej w ten tyłek wciskał, puściła kleksa. I mój tata opowiada, że to było bardzo traumatyczne, bo tam wiecie, kij z tym, że ta krowa zrobiła kupę, kij z tym, że facet był brudny, kij z tym, że śmierdziało. Ale mój tata najbardziej się bał, że facet mu poda potem rękę, no i że będzie musiał tę rękę całą w kupie uścisnąć. No to się może wydawać trochę hardkorowe i trochę przerażające, ale z drugiej strony zobaczcie jaka to jest śmieszna przygoda. On wrócił do domu cały uchchany i szczęśliwy, że przeżył taką głupią przygodę i że może nam ją opowiedzieć. I jest mnóstwo takich ciekawych rzeczy. Właśnie nie wiem. Takich sytuacji, które pokazują nam, że warto jest wyjść poza ramy przewodnika, że właśnie zamiast wsiąść w tramwaj numer 5, tak jak poleca nam przewodnik Paskala, to pójść sobie na piechotę naokoło i zobaczyć, jak pachnie miasto, jak co w nim rośnie ciekawego, czego może u nas nie ma, wejść do lokalnego sklepu. Więc to są wszystko takie aspekty podróżowania, których niestety wydaje mi się, że ludzie zachodu się trochę boją. Ludzie też się dzielą trochę na takie właśnie typy, jak moja mama z kułą, że wolą sobie leżeć plackiem w superhotelu, i bardziej takich ludzi jak my w sensie ja i tata i Marcin też jest do mnie dosyć podobny w tej kwestii, że wolimy sobie spakować plecak i po prostu zobaczyć jak najwięcej, ruszać się, chodzić, oglądać. Jeszcze kawałek, to, to karczuk was pomęczę, bo to też jest ciekawe, co ona tutaj pisze dalej. Dlatego coraz częściej powrotowi z każdej egzotycznej wycieczki towarzyszy głęboko skrywane rozczarowanie. Nakupiliśmy pamiątek i świecidełek, z którymi potem w domu zupełnie nie wiadomo co zrobić, obejrzeliśmy wszystkie obowiązkowe według przewodnika zabytki, spróbowaliśmy miejscowego alkoholu i najedliśmy się tamtejszych potraw. Wiele z nich występuje w specjalnej formie dla turystów. Obejrzeliśmy tańce folklorystyczne. A jednak, gdy stajemy w sieni naszego domu z walizkami, mamy poczucie, jakbyśmy uczestniczyli w nierealnym show, jakbyśmy polizali lody przez szybę. No i powiedzcie mi, że kobieta nie ma racji, bo czy warto kupować pamiątki? Nie ma odpowiedzi dobrej ani złej na to pytanie. Jeżeli ktoś lubi sobie zbierać breloczki albo magnesy z różnych krajów, feel free, jakby super pomysł. Fajnie, że sobie przywozisz coś takiego. Jeżeli ktoś lubi po prostu wchodzić do sklepów i kupować sobie różne rzeczy za granicą, też super. Ja bardzo lubię robić zakupy za granicą. Lubię sobie przywieźć jakąś fajną rzecz z podróży, tak? Nie ma w tym nic złego. Kurczę, pamiątki to jest fajna sprawa. Fajnie jest sobie przywieźć skądś bransoletkę. Kiedyś właśnie sobie przywoziłam bransoletki z różnych miejsc na świecie. Nadal to robię czasami, takie sznurkowe, moje ulubione. Czasem fajnie jest przywieźć sobie muszelkę, ale to co zawsze warto jest przywieźć to zdjęcia. Zdjęcia i filmy. Ja przez większość mojego życia, tak jak współczesnemu człowiekowi przystało, zbierałam i magazynowałam setki tysiące, setki tysięcy plików na komputerze, które były co prawda poukładane w folderach, ale nigdy, przenigdy do nich nie wracałam. Któregoś dnia mówię, nie, no to jest bez sensu zupełnie. I zaczęłam przeglądać jeden z tych folderów i wywaliłam 90% zdjęć. Zauważyłam, że w sumie... No dobrze, no było tam pięknie, ale fakty są takie, że jeżeli będę chciała sobie zobaczyć Akropol, to wejdę sobie w internet, wpiszę sobie Akropol i będę widzieć Akropol. I to zdjęcia, które ktoś zrobił dużo lepiej ode mnie. Ale jeżeli na Akropolu jest zdjęcie, no wiecie, mojej rodziny, jeżeli tam będą ludzie, którzy są dla mnie ważni, to w tym zdjęciu jest zamknięte jakieś wspomnienie przez dwa bite lata. W każdej jakiejś tam wolniejszej chwili robiłam porządek w tych zdjęciach i absolutnie każde jedno zdjęcie, jakie miałam na komputerze, wydrukowałam, wywołałam na papierze fotograficznym i wkleiłam do albumu. Nawet nie jestem w stanie policzyć, ile razy już oglądałam te zdjęcia i ile razy tak fantastycznie mi się do nich wracało. Filmy zresztą też pozmieniałam każdemu tytuł, żebym wiedziała, co jest na tych filmach, a nie żeby to były jakieś puste literki, do których też się nie wraca, bo się nie wie, co to jest. Jeżeli sprawia wam to radochę, to przywoźcie sobie z wakacji, z wyjazdów, z podróży, co tylko chcecie, naprawdę. Ale to, co ja od siebie mogę Wam zaproponować, to właśnie taka próba przywiezienia sobie paru zdjęć. Takich naprawdę fajnych, porządnych zdjęć, gdzie będą ludzie, gdzie będą zaklęte wspomnienia, i wywołanie ich i wrzucenie po prostu sobie do albumu. Ostatni temat, jaki chciałabym dzisiaj poruszyć, to czy trzeba mieć kasę na podróże? Bo ile razy ja już w życiu słyszałam, nie jadę, bo nie mam pieniędzy. Słuchajcie, no, trochę kasy na pewno trzeba mieć, bo. Jeżeli udajemy się w jakąś podróż, no to zwykle musimy jakoś zapłacić za to, żeby się tam dostać, jakoś zapłacić za to, żeby tam żyć. No, i to są takie rzeczy, za które rzeczywiście trzeba zapłacić. Ale nikt nie każe wam jechać do pięciogwiazdkowego hotelu, nikt nie każe wam lecieć airlinerem, czy jak tam się nazywają te super samoloty, jakieś nie wiadomo jakie. Możecie zmienić też kierunek swojej podróży. Jeżeli was nie stać na podróż, na bali, spoko, pojedźcie sobie gdzieś indziej. Ale przede wszystkim zachęcam Was do szukania możliwości. To jest coś, czego nauczył mnie mój tata, że niezależnie od budżetu można zorganizować naprawdę zajebiste wakacje. I to jest coś, co ja praktykuję w moim życiu. Ja w zeszłym roku byłam na dobrych siedmiu wyjazdach i za całe wakacje zapłaciłam poniżej 2000 złotych. Więc da się, po prostu trzeba poszukać, trzeba włożyć w to dużo zaangażowania i zrobić naprawdę porządny research i zobaczyć. Czy może, może więcej osób chce pojechać i będzie można podzielić koszty noclegu na więcej osób. Może będzie można podzielić koszty benzyny na więcej osób niż na jedną czy dwie, tak? Jeżeli jedziecie samochodem. Może są zniżki jakieś dla studentów, a może jedzie z wami ktoś, kto ma kartę dużej rodziny i też jest na nią zniżka. Trzeba po prostu kombinować. No i fajnie się też zbiera pieniążki na wakacje, słuchajcie. To jest Taka rzecz, na którą ja zawsze mam odłożone pieniądze, bo nie wyobrażam sobie nie pojechać na wakacje. Szczególnie teraz, że jeszcze wiecie, mam, mam swoje studenckie wakacje, mam trzy miesiące wolnego i zależy mi na tym, żeby wykorzystać ten czas, póki, póki po prostu mogę, póki mam ten czas. Bo później, no to już wiadomo, że różnie w życiu bywa. Fajnie jest sobie zarobić na te wakacje i odkładać. Podsumowując dzisiejszy odcinek o podróżach i podróżowaniu, zachęcam was do tego, żebyście się nie bali, żebyście szukali i kombinowali po prostu. No i pamiętajcie, że podróże to są przede wszystkim ludzie i to są przede wszystkim wspomnienia. I fajnie jest sobie zrobić zdjęcie i fajnie jest sobie coś kupić, ale Najważniejsza rzecz to właśnie to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli gdzieś się źle bawicie, nie siedźcie tam, jedźcie gdzie indziej. Fajnie jest też czasami być spontanicznym, ale też wiem, że to nie jest dla każdego, więc wiecie co, powiem Wam tak: podróże to jest wolność, i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Warto wyjść, warto poszukać, czy w swoim najbliższym sąsiedztwie, jeszcze dzisiaj albo jutro, tak naprawdę świat jest na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba trochę pokombinować. No i tyle. Kochani, bądźcie odważni. Poznawajcie świat, bo świat jest naprawdę super. A jakbyście chcieli ze mną pogadać o tym, to też dajcie mi znać, bo ja akurat. To jest jeden z takich tematów, na które zawsze bardzo chętnie pogadam. Zresztą ja zawsze bardzo chętnie pogadam na każdy temat. No dlatego też do usłyszenia za tydzień.